Ameryka wybiera. To jest wyborczy poranek w Onet Rano. Patrzymy na to, co dzieje się za oceanem. Kolejni goście, Dorota Warakomska, była korespondentka w Stanach Zjednoczonych, redaktor naczelny Newsweek Polska, Tomasz Lis, również były korespondent w Stanach Zjednoczonych, oraz Kamil Turecki, Onet.pl. Powiem szczerze, wyglądacie wszyscy na niewyspanych. Tomek? No, jest coraz gorzej, bo kiedyś o drugiej, trzeciej polskiego czasu to już zawsze było po wszystkim. A dzisiaj jesteśmy w trakcie i diabli wiedzą, kiedy wszystko to się skończy. Choć mam wrażenie, trochę bym zaczął od polemiki z Piotrkiem Milewskim, który występował przed chwilą, bo on mówi, że w wystąpieniu Biden stwierdził, że jest dobrej myśli. Tak powiedział w istocie, co miał mówić. Natomiast myślę, że w głębi serca jest rozpaczony, ponieważ wszystko mu się wymyka i sytuacja poniekąd jest dokładnie odwrotna do tej, która była dzisiaj czy wczoraj rano. Czyli w tym momencie ścieżka Bidena do zwycięstwa jest długa, kręta, pełna pagórków i coraz bardziej wąska. Dorota, zgadzasz się z tym? Zgadzam się z tym, tym bardziej, że jeśli popatrzymy na arytmetykę, no nie trzeba nawet używać kalkulatora, żeby policzyć te głosy elektorskie. Jeśli spojrzymy właśnie na mapę, na te miejsca niebieskie, czyli Stany Demokratyczne, i czerwone, czyli republikańskie, i policzymy głosy elektorskie w poszczególnych stanach, których jeszcze oczywiście nie znamy wyników i te wyniki jeszcze dosyć długo będą liczone, ale jeśli dodamy do tego, co już mniej więcej z sondaży wynika, jeśli dodamy właśnie Michigan, Północną Karolinę, Pensylwanię, Teksas i Wisconsin, no to Donald Trump wygrywa te wybory i Joe Biden jest rzeczywiście w trudnej sytuacji. To jego wystąpienie przed godziną to była taka zagrywka, żeby nie dopuścić do tego, żeby Donald Trump wystąpił po prostu, bo no, wszyscy spodziewali się, czy mogą się spodziewać, bo wiadomo, że Donald Trump jest kompletnie nieobliczalny, że Trump wystąpi nagle w środku nocy i powie po prostu, że wygrał wybory, ogłosi się zwycięzcą już, więc no pewnie tak to zrobi, ale Joe Biden próbował w ten sposób z jednej strony zachęcić jednak ludzi, którzy, bo pamiętajmy o tym, że wbrew temu, co Donald Trump napisał na Twitterze, co zresztą Twitter oznaczył jego wpis jako niezgodny z prawdą i wprowadzający w błąd. Donald Trump napisał, że głosy oddane po zamknięciu lokali wyborczych nie są liczone, nie są brane pod uwagę. To nie jest prawda. W Stanach Zjednoczonych jest taka możliwość, że jak się człowiek ustawi w kolejce do lokalu wyborczego, nawet po teoretycznej godzinie jego zamknięcia, ma prawo oddać głos w tych wyborach. I tak było w 2016 roku, kiedy pamiętamy wszyscy te zdjęcia z Nowego Jorku, gdzie ludzie w długich, wielosetmetrowych, jeśli nie kilometrowych kolejkach stali, żeby właśnie oddać głos. Więc Joe Biden między innymi chciał także dodać odwagi tym ludziom, którzy jeszcze stoją w kolejkach i pokazać, żeby nie tracili wiary i pokazać także no, swój entuzjazm. A być może po prostu, jak przystało na starszego pana, chciał pójść spać wreszcie, bo nie spodziewał się, że tak długo to będzie trwało. Ależ złośliwa Dorota Warakomska. Kamil, 220-213, teraz 220 głosów elektorskich dla Joe Bidena, 213 Donald Trump. Dla ciebie to, co się dzieje, jest zaskoczeniem, Kamilu? Troszkę tak, chociaż uważam, że kluczowym stanem tutaj prawdopodobnie będzie jeszcze Pensylwania. To jest 20 głosów elektorów i o wynikach tego stanu dowiemy się prawdopodobnie w piątek, bo tam są jeszcze wszystkie liczone głosy, ale chciałem zauważyć jedną rzecz. Ja sobie przeglądałem sondaże z poprzednich miesięcy i w sumie z 454 sondaży, zaledwie 7 z nich wygrał Donald Trump, w 4 był remis, ale to było wszystko raczej w poprzednim roku. Ale to wszystko pokazuje, jak bardzo te wszystkie modele sondażowe, jak te wszystkie badania opinii publicznej są no, niezgodne z prawdą. Tak, to może się okazać, że to, co wszystko działo się w sondażach, będzie nieprawdziwe, a wygra ostatecznie Donald Trump, że te wszystkie kwestie, te wszystkie czynniki, które gdzieś tam powinny były brane pod uwagę, nie zostały pod uwagę wzięte i niestety tak to prawdopodobnie będzie wyglądać, że wygra Donald Trump, ale ja bym jeszcze poczekał do piątku.
Wspomniałeś o Pensylwanii. AP, agencja AP podaje, że jest zliczonych 64% głosów i Donald Trump ma na razie ponad 56% poparcia w Pensylwanii. To oczywiście się będzie zmieniało, bo będą zliczane te głosy korespondencyjne. Tomku, obserwuję ciebie na Twitterze i ty bardzo kibicowałeś Bidenowi i nawet wydawało mi się, że byłeś przekonany o tym, że wygra. Co się dzieje w Ameryce, że jednak te prognozy, te sondaże tak się rozmijają z rzeczywistością według ciebie? Troszeczkę to, co w Polsce. Znaczy, polityka podziału okazuje się tak szalenie skuteczna i szczególnie, jak widać na finiszu, następuje eksplozja poparcia dla urzędującego prezydenta, co nie powinno być całkowitym zaskoczeniem, bo umówmy się, że jednak jednokadencyjne prezydentury są rzadkością. Zdarzyły się dwa razy w ostatnich 40 latach po Nixonie, więc to nie jest wielka sensacja. To raczej koronawirus. Wydawało się, że zdemoluje Trumpa i że to, jak on sobie radzi, albo dokładnie jak sobie nie radzi z pandemią, pozbawi go szans. Gdyby nie koronawirus, widać, że prawdopodobnie wygrałby z wielką łatwością, a tak wygląda na to, że i tak wygra. Dorota, czy problemem demokratów nie jest kandydat? Bynajmniej się nie wyzłośliwiałam, tak a propos jeszcze poprzedniego twojego komentarza. Po prostu stwierdzam fakt. No, Joe Biden ma 77, niedługo będzie miał 78 lat. Choć jest zaledwie tylko 4 lata starszy od Donalda Trumpa, to też pamiętajmy o tym, że to jest po prostu rywalizacja dinozaurów. Tak, moim zdaniem to jest problem w kandydacie, choć ja osobiście Joe Bidena bardzo lubię i bardzo go szanuję i to jest w ogóle bardzo porządny człowiek. Natomiast problemem Partii Demokratycznej, moim zdaniem, już od dłuższego czasu jest to, że jest zbyt konserwatywna, po prostu. Czyli, że chce zachowywać się no tak centrowo, tak to nazwijmy. I oczywiście bardzo wielu wyborców Partii Demokratycznej, co było widać w 2016 roku w tym starciu Trumpa z Hillary Clinton, odeszło z Partii Demokratycznej do Partii Republikańskiej, to znaczy po prostu zagłosowali za Donaldem Trumpem, czy na Donalda Trumpa, właśnie dlatego, że przez lata prezydentury Baracka Obamy Partia Demokratyczna była w ich mniemaniu zbyt postępowa, to znaczy dawała zbyt wiele praw różnym grupom społecznym, mniejszościom i tak dalej i po prostu dla tych osób to było za daleko idące, ale moim zdaniem to jest właśnie jedyna metoda, to znaczy Partia Demokratyczna powinna postawić bardziej wyraziście na postępowe poglądy, a nie bawić się. No to jest taka trochę analogia jak w Polsce, prawda, że Platforma Obywatelska cały czas tu się uśmiecha także do konserwatywnych wyborców, czy tych bardziej prawicowych wyborców. Tylko tymczasem za mało się uśmiecha. Ośmielam się postawić tezę dokładnie przeciwną. Partia Demokratyczna idzie coraz bardziej w lewo, a wybory tak w Ameryce, jak i w Polsce wygrywa się od środka. I potwierdzenie, przepraszam bardzo, ale tej słuszności mojej tezy jest są i wybory sprzed 4 lat w Ameryce, i wybory sprzed roku, i sprzed 3 miesięcy w Polsce, i wybory, które właśnie mamy w Ameryce. Czym bardziej idzie, Ameryka jest jaka jest, jest trochę podobna do Polski, w tym sensie, że w swoim rdzeniu jest dość konserwatywna. Jeśli partia odjedzie i daje się wodzić za nos tym najbardziej progresywno-postępowym środowiskom, to efekt jest taki, że umiarkowany elektorat jej ucieka, a bez tego umiarkowanego elektoratu żadnych wyborów się nie wygra. Więc można zaspokajać największych postępowców, zwolenników politycznej poprawności, a na końcu się to skończy katastrofą przy urnach wyborczych. Niestety. Ale wodzenie za nos to jest mocne stwierdzenie, Tomku. Muszę powiedzieć, że chyba były prawybory w Ameryce. I wyborcy zdecydowali, kto jest kandydatem. Oczywiście, że były. Alternatywą był jeszcze starszy Sanders, z którego Trump w dwa tygodnie całkiem skutecznie zrobiłby komunistę i rozjechałby go w tych wyborach, zdobywając ze 350 głosów elektorskich albo więcej.
A ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Dorota, Kamil, zaraz Dorota tylko dokończę. Tak, no tylko powiem jeszcze jedną rzecz, że a propos tego wodzenia za nos, że jeśli ktoś tu wodzi kogoś za nos, to jest to Donald Trump, który oskarża o socjalizm tak Joe Bidena i cały czas w jego narracji, w jego stylistyce i w jego wypowiedziach właśnie tego typu oskarżenia się pojawiają. Dlaczego ludzie to kupują? Bo mają poglądy umiarkowane konserwatywne, większość Ameryki po prostu. Inaczej by oczywiście odrzucili tych argumentów. Doskonale wiemy, że Ameryka wybiera. Bardzo was proszę, nie wszyscy naraz. Nie wszyscy naraz. Tomek, trochę zdominowałeś teraz dyskusję. Karen. Ale Tomku, to pokazuje, jak bardzo emocjonujące są te wybory. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. To, że Stany Zjednoczone są bardzo spolaryzowane, to wiemy wszyscy. Natomiast to jest troszkę wybór między Joe Bidenem, w sztabie którego są osoby, które wcześniej były w administracji Baracka Obamy. I przecież Biden był wiceprezydentem w administracji Obamy. No i teraz ludzie być może się zastanawiają, czy z jednej strony zaufać człowiekowi tak naprawdę Obamy, czy zaufać Donaldowi Trumpowi, który, no powiedzmy sobie szczerze, średnio sobie radzi z koronawirusem. No na ten moment wygląda, że jednak zaufali Donaldowi Trumpowi, ale mówię, tutaj trzeba jeszcze poczekać. Wiemy, że nic nie wiemy. No dobrze, a czy nie jest tak, że po prostu ludzie patrzą z perspektywy kieszeni, portfela, gospodarki? Do czasu epidemii ta amerykańska gospodarka bardzo dobrze się rozwijała. Bezrobocie było rekordowo niskie. I to, co też powiedział Tomek, że pewnie gdyby nie pandemia, gdyby nie koronawirus, to Trump wygrałby bez problemu. Ale Dorota. Wciąż... Jak najbardziej. Oczywiście miejsca pracy to jest temat dla przeciętnych Amerykanów numer jeden. To znaczy to, żeby mieli pracę, żeby mieli dochody i żeby gospodarka się rozwijała. Muszę powiedzieć, że wśród moich znajomych jest sporo zwolenników Donalda Trumpa, którzy mówią, że właśnie dlatego na niego głosują i głosowali 4 lata temu i oddali swoje głosy w tym roku, bo po prostu on potrafi zadbać o te sprawy gospodarcze. I tak, ludzie się na to absolutnie decydują i pamiętajmy o tym, że to Ameryka Środka wybiera amerykańskiego prezydenta, nie z skrajności, czyli wybrzeża, tam te wielkie aglomeracje. Dlatego ten system wyborczy jest tak skomplikowany i niezrozumiały dla nas, ale broni interesów właśnie tych mniej ludnych, mniej liczebnych stanów i wprowadza właśnie tę równowagę. I to jest bardzo ważny punkt, o którym też nie możemy zapominać. Kamil, chciałeś coś dodać? Tak, jeszcze bym dodał to, że 4 lata temu hasłem czy motywem przewodnim kampanii Trumpa było Make America Great Again, czyli uczyńmy Amerykę znów wielką. Obecnie to jest Keep America Great Again, utrzymajmy Amerykę wielką. A zatem przekaz był taki, że uczyniliśmy Amerykę fantastyczną, wielką i to do tych wszystkich ludzi widocznie trafiło. Dobrze, to teraz... Teraz zastanówmy się, co będzie dalej. Czeka nas pewnie długa batalia sądowo-prawnicza. Tomku, czy według ciebie dojdzie do zamieszek? No bo Waszyngton jest przygotowany w ogóle na jakieś rozruchy. Nie wydaje mi się. Znaczy do zamieszek, prawdopodobieństwo zamieszek zdecydowanie by rosło, gdyby zupełnie inny wynik miał Biden. Natomiast przy szali, która coraz bardziej, jak sądzę, będzie się przechylała w stronę Trumpa, to demokraci raczej nie wyjdą na ulicę, nie podejrzewam. Zresztą jeśli mówimy o tych powodach tych wyników, czy motywach wyborców, to jest kompletny rozdział. Znaczy wśród demokratów najważniejsze dwie sprawy to były konflikty rasowe i COVID, a wśród republikanów gospodarka i bezpieczeństwo, czyli to, co z punktu widzenia także liberalnych mediów, takich jak my reprezentujemy, to mówiło się, jak ten naród potwornie został podzielony przez Trumpa i jak on gra kartą rasistowską, czyli coś, co jest do odrzucenia i do potępienia, to jak pokazują preferencje wyborcze republikanów, to oni naprawdę się autentycznie boją, że ruszą Afroamerykanie i zaczną podpalać ich domy na przedmieściach i stąd między innymi według mnie ruch elektoratu w stronę Trumpa.
ale ja myślę, że ten czarny scenariusz się jednak chyba nie zrealizuje i że Ameryka spokojnie dopłynie do ogłoszenia zwycięstwa Trumpa, które niestety ani według mnie Ameryce, ani zachodniej wspólnocie, ani sojuszowi NATO, ani ludności całego świata niestety nic dobrego nie przyniesie. Ale w każdym razie rozumiem, na Kremlu i na Nowogrodzkiej będą się cieszyć. Ale rozumiem, że no spodziewasz się też takiej ostrej debaty prawniczo-sądowej. Podejrzewam, że nie. Raczej wydaje mi się, że jest ogromna szansa, żeby tego uniknąć, bo chyba Biden nie będzie grał ostro. Pójdzie raczej wzorem a la Gora, który też zachowywał się w sposób bardzo cywilizowany, a trudno, żeby Trump kwestionował w sądzie swoje prawdopodobne zwycięstwo. Chyba coraz nieuniknione, wydaje mi się, na tym etapie. Dorota? Zgadzam się z Tomkiem. To znaczy, że sytuacja, w której Joe Biden wygrywałby wybory, byłaby niebezpieczna, bo wtedy Donald Trump za wszelką cenę udowadniałby, że to on zwyciężył i podważałby, on i jego sztab oczywiście i jego prawnicy przede wszystkim, podważaliby zasadność tego całego systemu korespondencyjnego. Już zresztą Donald Trump przed wyborami krytykował fakt oddawania głosów korespondencyjnie, więc rzeczywiście wtedy to mogłoby być niebezpieczne. Natomiast w momencie, kiedy Trump będzie miał więcej głosów elektorskich, to będzie zupełnie spokojniej. Ja również nie podejrzewam, żeby demokraci wyszli na ulicę, choć oczywiście spodziewam się, że kobiety mogą protestować, podobnie jak 4 lata temu przy inauguracji Donalda Trumpa przy jego pierwszej kadencji. Natomiast fakt, że Donald Trump jeszcze do ostatniej chwili wysyłał zarówno takie wiadomości e-mailowe, jego sztab oznaczone na przykład takim hasłem Defend President Trump, czyli brońcie prezydenta Trumpa i Mike Pence na przykład. Ja teraz patrzę na swoją skrzynkę pocztową. Help me and President Trump. To jednak pokazywały, że oni nie czuli się pewni w 100% i naprawdę mogli się spodziewać różnego rodzaju wydarzeń. Kamil, co dla Polski według ciebie oznacza zwycięstwo Trumpa, a co, jeśli by doszło zwycięstwo Bidena, czy to w ogóle nie będzie miało znaczącego wpływu? Tak uważa Aleksander Kwaśniewski, że bez względu na to, kto wygra, to jeśli chodzi o relacje Polska-Stany Zjednoczone, jakiegoś dramatycznego zwrotu nie będzie. W kwestiach bezpieczeństwa i gospodarki, różnego rodzaju inwestycji amerykańskich, tutaj ja nie spodziewam się żadnych zmian, bez względu na to, kto tym prezydentem zostanie, z uwagi na to, że kontrakty są wielomiliardowe. To tutaj są ogromne pieniądze, które zostawia polski rząd w Stanach Zjednoczonych, kupując różnego rodzaju technologie, sprzęt, czy to wojskowy, czy inny. W związku z tym nikt się nie odważy na to, żeby z tego zrezygnować, czy to będzie Joe Biden, czy Donald Trump. Natomiast różnicę mogę widzieć w tym, że jeśli Joe Biden zostanie prezydentem, jego agenda polityki zagranicznej gdzieś tam w dużej mierze opiera się na liberalizmie, na obronie demokracji, poszanowaniu takich wartości jak praworządność, wolność mediów, prawa człowieka, w tym mniejszości seksualne, więc jeśli Joe Biden zostałby prezydentem, spodziewam się, że w tej kwestii będzie naciskał na Polskę. Natomiast jeśli prezydentem pozostanie Donald Trump, no to wówczas myślę, że tutaj mogą być delikatne przytyczki w nos, podobne jakie serwowała nam ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, ale myślę, że jedynie styl dyplomacji generalnie, nie tylko w stosunku do Polski, ale generalnie Donalda Trumpa będzie bardziej agresywny, z tego względu, że zwycięstwo będzie takim potwierdzeniem jego stylu przywództwa. Doroto, co dla Polski oznacza zwycięstwo jednego i drugiego?
No, zgadzam się z tym stwierdzeniem, że jeśli Joe Biden zostałby prezydentem, to należy się spodziewać no, takiego no, mocniejszego akcentu dotyczącego łamania zasad demokracji i praw człowieka w naszym kraju. Czy Joe Biden przyjmie, jeśli wygra te wybory, twardy kurs wobec Prawa i Sprawiedliwości? No, liczmy na to, że tak. Natomiast wszystko wskazuje jednak, że Donald Trump zostanie prezydentem. Oczywiście, poczekajmy. Prawdopodobnie w piątek dopiero będzie wiadomo co nieco. Tomku? Znaczy, kiedy w 2016 roku na szczyt NATO przyjechał Barack Obama, to poruszył na konferencji prasowej w swoim oświadczeniu sprawę Trybunału Konstytucyjnego i de facto bardzo pośrednio, ale dość wysłał wyraźny sygnał krytyczny pod adresem pisowskiego rządu. Trump oczywiście tego nie podnosił, bo jest kumplem wszystkich małych i większych autokratów i dyktatorów tego świata, więc na poziomie czysto polsko-amerykańskim to spodziewam się, że będziemy świadkami niestety kolejnych dość żenujących scen, takich jakie widać było w tym filmie, który pokazaliście przed tym, kiedy pojawiliśmy się w studiu, czyli pan prezydent Duda naskakujący w zupełnie żenujący sposób Trumpowi, wdzięczący się do niego i zachowujący się jak przywódca jakiejś latynoskiej, bananowej republiki, a nie przywódca dość istotnego państwa Unii Europejskiej. Czego się boję dla Polski, to jest wielkie pytanie. Czy na przykład NATO zdoła przetrwać kolejne 4 lata prezydentury Trumpa? Nie byłbym taki pewien. Ponieważ robił bardzo wiele, żeby rozbić wspólnotę transatlantycką przez pierwsze 4 lata, myślę, że będzie próbował dokończyć dzieła, a za chwilę nie będzie miał równowagi w postaci kanclerz Merkel, której nawiasem mówiąc szczerze nie cierpi. Więc nie bardzo wiem, kto miałby w Europie mu się skutecznie przeciwstawić. Niestety nie Polska. Dziękuję wam bardzo. Będziemy grali do własnej bramki. Bardzo, bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Dorota Warakomska, Tomasz Lis, Kamil Turecki. Miłego dnia.